Sally Ciarodziejka. Dziewczynka z psem. Pies znowu sterczy przed szkołą. Przychodzi tu prawie codziennie. Dziwne. Wygląda na spokojnego. Należy do rasy terierów. Chyba jest już dość stary. Właśnie. Ciekawe, po kogo tu przychodzi. Pezu! Pezu! To pewnie właścicielka. Popatrz, jak on ją lubi. To twoja, Midori. Skąd wiesz, jak mam na imię? Piłka jest podpisana. Zapomniałam. Pezu, do domu, chodź. Przemiła. Chciałabym mieć taką siostrzyczkę. Masz braciszków i to trzech jednakowych. Obrzydliwe łobuzy. Jak myślicie, czy ta nosówka będzie czekała również i dziś? Z czego się śmiejecie? Coś chlapnęłam? Nosówka to psia choroba. Jeśli chodzi ci o rasę, to mów terrier. A, głupstwo. Myślę, że przyjdzie. Ja też. Ja tak samo. Pezu nie przyszedł? Nie wiem dlaczego. Idź do domu i sprawdź. Może zachorował? Pozdrów go od nas, a jutro przyprowadź. Cześć, Midori, biegnij szybciutko do domu. Cześć. Uważaj, nie przewróć się. Nie ma go, mamo. Gdzie jest Pezu? Nie przywitasz się ze mną? Co to za zwyczaje? Pezu nie przyszedł po mnie do szkoły. To stary pies i nie lubi długich spacerów. Nieprawda, ma tylko 15 lat. Gdyby był człowiekiem, miałby 77 lat. On jest inny niż wszystkie psy. Przestań sobie nim zawracać głowę i weź się do nauki. Przedtem miałaś lepsze stopnie. Chcesz zostać na drugi rok? Gdzie jest Pezu? Midori, przestań, denerwujesz mnie. Ale ja... Mam ci powiedzieć, co dziś zrobił Pezu? Rozbił cenną fajkę tatusia. Skrzyczałaś go? Tak. Odkąd się zestarzał, do niczego się nie nadaje i robi same szkody. Nieprawda, jesteś niedobra. Kiedy złodzieje wynosili moją biżuterię, nawet nie zaszczekał. Nie chcę dłużej trzymać takiego głupiego psa. Chyba przyznasz mi rację. Powiedziałaś mu to? Oczywiście. I od tego czasu więcej go nie widziałam. Jak mogłaś? Jesteś niedobra. Czego jeszcze chcesz? Midori. Midori. Dziwna dziewczynka.
Gdzie sobie poszedłeś? Ty naprawdę zniknąłeś z domu? Prawda, prawda. Jeśli masz dom, wracaj do niego. Tam przynajmniej masz pełną miskę i żaden rzeźnik nie wykopuje cię ze sklepu. Trump ma rację. W dzisiejszych czasach życie jest ciężkie, a świat okropny. Można wiedzieć, dlaczego zwiałeś? Mówi, że wciąż na niego krzyczeli. Nic dziwnego, zestarzał się. Ludzie to egoiści. Egoiści i okrutnicy. Bywają wyjątki. Moja mała właścicielka na pewno się zamartwia. Więc wracaj do domu. Jest włóczęga, ma w sumie nie najgorsze życie, ale ty wyglądasz na takiego, który należał do bogaczy, więc będzie ci trudno. Fido? Nie nazywam się Fido. Więc jak mam cię nazywać? Wabi się Pezu. Śmieszne imię. Będziemy cię nazywać Pez, zgoda? No, ładniej brzmi. Posłuchaj, jestem głodny. Wiesz, gdzie znajdziemy jakiś smaczny kąsek? Było coś, ale dzikie psy pożarły. Dzikie psy? Możemy sprawdzić. Chodź z nami, Pez. Od tej pory, jeśli nie chcesz zdechnąć głodu, będziesz musiał sam zdobywać żarcie. Chodź. Dobrze. Zajrzyjmy do chińskiej restauracji. Świetny pomysł. Wstrętne kundle. Jak was złapię, połamie wam kości. Całej trójce. Złodzieje. Posiekam na kawałki i usmażę. Tylko spróbujcie wrócić. Zaraz ci pokażemy. Należało się temu sknerze. Chyba przesadziłeś, Trump. Jeśli chcesz jeść, musisz walczyć. Świat należy do silnych. Jesteś Jamajdan, drogi Pezu. Może ze starości. Ich śmierć naszym życiem, jak mówi Konfucjusz. Uważaj, dzikie psy. Szukasz guza? Jesteście naszym terytorium. Oddajcie mięso, które tu zdobyliście. Robi się nieciekawie. Jest ich cała zgraja. Co teraz będzie? Biada nam. Skąd wzięliście to mięso, kundle? Nie wasz interes. Zresztą weźcie je sobie. Nie zrobiłem wam nic złego. Biedny pes, gotowy go zagryźć. Jego sprawa, za wolno biega. Jesteś bez serca. Musieliśmy wiać i koniec. Przecież to nie jego wina, że jest stary i wolno biega. Martwię się.
Pezu! 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 Dove sei? Gdzie jesteś? Słyszysz mnie? Pezu, zgubiłeś się? Midori! Midori, co tu robisz? Zgubiłam Pezu. Nie martw się, znajdzie się. Nie płacz. On już nie wróci. Mylisz się, wróci na pewno. Założę się, że jutro będzie czekał na ciebie przed szkołą. Mam nadzieję. Poproś gwiazdy. Myślisz, że mnie wysłuchają? No oczywiście, gwiazdy zawsze spełniają prośby dzieci. Więc spróbuję. Zobacz, kometa. Gwiazdki, sprawcie, aby Pezu wrócił. Proszę was. Poproszę jeszcze ładnie. Kochane gwiazdki, zróbcie co w waszej mocy, aby mój piesek wrócił. Ja też proszę, teraz idź do domu. Mama cię szuka. Wołają mnie. Na pewno twoja mama, biegnij. Cześć, Sally. Do widzenia, Midori. Witaj, Midori. Kłamczucho, nienawidzę cię. Można wiedzieć za co? Obiecałaś, że Pezu wróci. Jeszcze się nie pokazał? Nie, nie cierpię cię. Biedactwo, muszę coś zrobić. Ale co? Sally, jesteś w domu? Nie słyszysz? Ogłuchłaś? Cześć, Kabu. Martwi się czymś? Co się stało? Muszę ci o czymś powiedzieć. Pomożesz mi? Przestań robić tajemnicę. Mów. Teraz rozumiem, w czym problem. Rzeczywiście musimy działać. Za wszelką cenę powinniśmy odnaleźć Pezu. Ja się tym zajmę. Wiesz przecież, że sam bardzo lubię zamieniać się w psa. Dziękuję, ale jak go odszukasz? To będzie bardzo łatwe. Przestań się wygłupiać. Masz znaleźć Pezu, a nie wiesz nawet jak wygląda. Bezmyślny smarkacz. Więc co to za rasa? Tutaj są afisze z fotografią Pezu. Ile ich jest? Bardzo dużo. Rozlepisz je na słupach ogłoszeniowych i na murach. Na murach? Sam? Podzielimy się. Ty bierzesz północną część miasta, a ja południową. Nie wiedziałem, że szukanie psa jest takie męczące. Zawołam do pomocy trojaczki. Kabu, coś niesie. Może ukradł? Zostałeś złodziejem? Co podwędziłeś? Skądże wykonujesz szlachetną pracę, za którą dostanę mnóstwo słodyczy? Powiedziałeś mnóstwo? Chcecie mi pomóc? Wy też dostalibyście nagrodę. Co mamy robić? Pomożemy ci. Nabrali się jak zawsze. Mówiłeś coś? Robota jest dziecinnie prosta. Trzeba rozlepić afisze z wizerunkiem tego psa. Ładny piesek. Zrobimy to ze względu na ciastka. My, słynna trójka detektywów. Doskonale, ja pójdę szukać gdzie indziej. Spytam tego psa, czy widział Pezu. Czego chcesz ode mnie? Odczep się. Nie widziałeś przypadkiem takiego psa w afisie Pezu? Pewnie niedawno został włóczęgą, nie znam go. Dziękuję ci. Nie, nie. W tych okolicach nie widział go żaden pies? Bardzo proszę, szukajcie Pezu. Ja chyba zwariuję. Zgłoszę protest do władz miasta. Pospieszmy się, rozlepimy wszystko. Kto wam pozwolił niszczyć moje drzwi? Pandale!
Cześć. Patrzcie, chłopaki, to może być on. Trzeba zobaczyć pysk. Wywleczmy go stamtąd. Wystarczy pociągnąć za łańcuch. Hej, hop. Na górę! Szybko! Na pomoc! Spadam! Co wy tam robicie? Właśnie natychmiast! Szukają Pezu, wiem gdzie on jest. Naprawdę? Powiedz. Mamy ich. Hycle! Połap tamtego, zanim ucieknie. Zwiał, goń go! Trzymaj! Niemożliwe, nie ma go. Chłopczyku, nie widziałeś psa? Mówię do ciebie. Nic nie widziałem. Dziwne, przecież tu się kręcił. Pytam tego psa, gdzie jest Pezu. Tym razem dorwaliśmy cię, wstrętny kundlu. Dziwne, mamy psa, to znów nie ma chłopaka. Widzę, że złapali i ciebie. Dałem się złapać, żeby się od ciebie dowiedzieć, gdzie jest Pezu. Jest w ruinach starej fabryki, tam mieszka wiele bezdomnych psów. Wypuśćcie mnie, znowu ten smarkacz. Muszę zawiadomić Sally. Kim jesteś? Chciałam rozmawiać z Sally. Wiesz, gdzie ją mogę znaleźć? Nazywasz się Midori? Tak, przyszłam ją przeprosić. Dowiedziałem się, gdzie jest Pezu. Gdzie? Powiedz. W gruzach starej fabryki. Pobiegnę tam z jedzeniem, które najbardziej lubi. Pewnie głodny. Biedny Pezu. Uważaj, Pezu. Co masz za pomysły? Chciałeś się zabić? Nie myślałem o samobójstwie, po prostu nie miałem siły się ruszyć, ale mogłeś się troszeczkę przesunąć, o mało cię nie przejechał. Idziemy do domu. Nie mogę, jestem im ciężarem. Głupstwa gadasz, Midori zamartwia się o ciebie. Ja też za nią tęsknię. Zdobyłeś dwa razy złote medale na wystawie psów. Wtedy byłem młody. Piękne czasy. Midori bardzo się ucieszy, gdy cię zobaczy. Idziemy. Przecież to Pezu, znalazłaś go? Gdzie jest Midori? Poszła szukać Pezu. Dokąd? Do ruin starej fabryki. Pewien bezdomny pies powiedział mi, że tam był. O nie, dlaczego nie? Tam żyje stado dzikich psów. Więc Midori jest w niebezpieczeństwie. Pezu, przyniosłam ci szyneczkę. Ratunku! Thank you.
zagryzą mnie. Pezu, uważaj! Pezu, ostatnio! Ostrożnie! Teraz kolej na mnie. Zaczekaj, Kabuś, zobaczysz, że sobie sam poradzi. Pezu, Pezu! Pezu zwyciężył. Tak się cieszę. Wspaniałe przyjęcie na cześć pieska. Niech żyje Pezu. Drogie dzieci, nie wiem, jak wam dziękować za troskę o naszego pieska. Częstujcie się do woli. Bohaterski Pezu pokonał rozwścieczone psy. Pezu jest stary. Ile ma lat? 15. Tylko 15, a mówią, że stary. 15 lat u psa to tak jak 77 u człowieka. 77? Więc dlatego ma brodę. Miał ją już jako szczeniak. Tak wyglądają wszystkie psy jego rasy. Jak byłaś mała, ciągnęłaś go za kudły, a on cię przewracał na ziemię. Ale zawsze byliśmy dobrymi przyjaciółmi, prawda, Pezu? Wersja polska, Studio Publishing. Sempre más.